No to lecimy. Suzuki Boxing Night jest wygrana. Jest z nami Bartosz. Gratuluję zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Sprawnie, szybko. Jakieś kłopoty po drodze? Nie, znaczy w tym obozie nic nie było. Wcześniej trochę zmagałem się z kontuzją dłoni. Na razie te 2 tygodnie, w sumie 3 tygodnie obozu. Zrealizowałem w 100%, tak jak było widać na ringu, że każdy jest przygotowany i zasuwamy dalej. No właśnie, pracowicie, tutaj walka teraz, no chyba przechyliłeś teraz już szale zwycięstwa, już mecz będzie wygrany, bo Bułgarzy już nie są w stanie wygrać. Tak, no cieszę się bardzo, że akurat te punkty zdobyłem na Polski, że po prostu już mamy pewne zwycięstwo, ale to nie na tym kończymy, także... Dalej ważne imprezy, także na tym się nie skupiamy, zobaczymy dalej. Właśnie, cały czas jesteście w treningu, na tym się nie mówisz, nie skupiacie. Teraz są kolejne przygotowania, za chwilę wyjazd. Tak, no zgadza się. Wracamy drugiego na obóz na Ukrainie. Dalej zsuwamy z kadrą Turcji i z kadrą Ukrainy. Także kolejny mocny będzie obóz, ponad 2 tygodnie. Później przyjeżdżamy do Polski. Kolejny obóz, nie wiem, już ten kończący i wylot do Rosji na Mistrzostwa Świata. Koledzy chwalili wcześniej w wywiadach, w rozmowie ze mną trenera, że ma troszkę inne podejście, troszkę na inne rzeczy zwraca uwagę, wniósł troszkę świeżości do kadry? Tak, zgadza się. No, w końcu czekaliśmy na taki można powiedzieć, rozwój, gdzie cały czas zasuwamy z różnymi kadrami, także o to chodziło właśnie, żeby nie tylko w walce, ale też i na treningu, na sparingu, po prostu była ta rywalizacja międzypaństwowa. Pracowicie, no bo przygotowujecie się do Igrzysk Europejskich, tak? Mistrzostwa Świata. Miły Boże, Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Świata w Rosji są także tutaj główny cel jest skupiamy się, a tym dalej kroczkiem będą kwalifikacje olimpijskie, gdzie będą w Londynie. W związku z tymi kwalifikacjami już jest jakieś ciśnienie, czy generalnie na spokojnie do tego podchodzi? Na razie na spokojnie, ale wiadomo, że ciśnienie jeszcze nadejdzie w tym odpowiednim momencie, także będziemy skupieni, tylko żeby zrobić było. Dzięki wielkie. Dziękuję.